Witamy się ładnie. Co dziś będziemy robić? Kisić tą kapustę. Będziemy dzisiaj kisić kapustę. Chciałbym przedstawić moją pomocnicę Jagodę. Witam. A ty teraz przedstaw mnie. No a to jest Robert i z domu pachnącego żywicą. I tak zawsze mi mówisz po imieniu? Tak. Robert, dzisiaj będziemy kisić kapustę. Kupiliśmy kapuchę na takim placu hurtowym. Żeby nie kupować po marketach, staramy się kupować tą żywność jak najbardziej bio, więc kupujemy stale od tego samego człowieka, czy co roku od tego samego człowieka i później kisimy na cały sezon. Można kupić tak samo kapustę już poszatkowaną w workach, ona jest trochę droższa, prawie 100% droższa, bo za taką kapustę w worku dużym płacimy po 40 groszy, około 40 groszy za kilogram, a taką poszatkowaną już w worku kosztuje 80 groszy za kilogram. Tak liczyliśmy. No 8 zł kosztuje worek 10-kilogramowy. Czasami można trafić za 7 zł. Jak się będziemy zabierać do rzeczy? Ty bierzesz tą większą główkę do obierania, a ja tą mniejszą. Dobra? Kapusty ja nie myję takiej do kiszenia. Obieramy tylko z tych zewnętrznych liści, które są brzydkie. Ewentualnie. Ja już obierałam. Tak, już obierać już część. Ewentualnie wykrawamy takie nieładne kawałki kapusty. Gdyby zostawić kapustę w takim worku poszatkowanym, to ona również się sama ukisi, bez dodatku soli, bez żadnej naszej ingerencji, już poszatkowana. Tak samo jak ogórki kiszone, to jest chyba na jakiś rosyjski sposób, że ogórki małosolne robi się. Mam jeszcze raz to obierać, bo tutaj jest to. Nie, to wykroimy. Okay. Ogórki małosolne się robi, zamykając je razem z przyprawami w worku. Tu wrzucaj, bo później damy królikowi. Ogórki małosolne robi się, zamykając je w worku z przyprawami i zostawiając tam już bakterie kwasu mlekowego, dokonują całej reszty, więc nie trzeba się jakby za bardzo zastanawiać nad tym, jak to zrobić. No na razie zostaw. Tak przygotowaną kapustę, pokrojoną w ćwiartki, szatkujemy. Teraz można ją szatkować oczywiście ręcznie, męczyć się, czasami przyciąć palucha i to strasznie długo schodzi. I jeszcze często wychodzą takie dłuższe pióra, grubsze. Może nie każdy je lubi. Można się zaopatrzyć w najprostszą szatkownicę, taką jak ja mam, trzyostrzową. No i co robimy wtedy, jak mamy już taką szatkownicę czaderską? Szatkujemy, uważając na paluchy, żeby sobie ich nie pociąć do krwi. Szatkujemy taką kapustę. Wtedy wychodzą piękne piórka. Przy okazji uświnimy sobie wszystko w kuchni dookoła. No a później Jagoda będzie sprzątać. Już to widzę. Raczej nie. No i tak szatkujemy, ile chcemy tej... Ile chcemy tej kapusty sobie ukisić? My kisimy dwa wiaderka, tak już od 3 lat. Kisimy dwa wiaderka, one są 10-litrowe. Ile te wiaderka mają? No powiedzmy, że 10 litrów, tak jest napisane na nich. I wchodzi tam, one mają trochę więcej jak się wleje, około 12 litrów wchodzi. Szatkuję sobie, a to co jak już wypełnię całą tą miskę, to przesypuję sobie do wiaderka, w którym ta kapusta będzie czekać na przesypanie solą i ugniatanie. Będziesz ugniatać? Nie. Rękami? A pokaż, czym będziemy ugniatać jeszcze. Nie, tu jest rózga. Nie. To nie jest rózga. No to z przodu, co jest tutaj. To jest. Wcześniej robiłem zawsze tak, że... Weź, ugniatam już. Nie, jeszcze nie. To nie w tym, tylko w wiaderku. Wcześniej ugniatałem rękami. No da się to zrobić rękami, tylko właśnie przez obecność soli strasznie niszczy się skóra. Więc stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł i zacząłem ugniatać czymś. No i właśnie najlepsza jest rózga taka, która u nas w domu zawsze służyła do kręcenia maku na makowiec. Znaczy ukręcało się w makutrze makowiec taką właśnie rózgą. Albo Kaśka czasami jakieś ciasto robi. Z rzadka, z taką rózgą. Czy przy użyciu takiej rózgi również.
To zaraz będziemy tak stać przez godzinę i trzeć. A ja podjadę. To najgorsza część pracy jest. Szatkowanie. Albo jedzenie. Nie, ale zawsze można przecież poszatkować, kupić już poszatkowaną kapustę, prawda? Dobrze jest poszatkować sobie całą kapustę, którą mamy do kiszenia. Ja zawsze staram się tak robić jak do sałatki z kapusty, że poszatkuję ją wcześniej, odstawiam na parę godzin. Ona wtedy jest, traci taką ostrość. Jak świeżą kapustę się je, to ona, nie wiem jak to określić, ale wydaje się taka ostra. Jest ostra, no nie? Taka, a jak się weźmie ją, zostawi chwilę, to taka kapuściana słodycz po prostu jest jakby na pierwszym planie. Ja wiem, że dla kapustowych purystów to będzie wręcz potwarz, ale ja zawsze kiszę w takich plastikowych wiaderkach, które mają dopuszczenie do kontaktu z żywnością. Do niczego innego nie są wykorzystane, tylko do kapusty, co jest napisane i tu, i tu. Pod koniec sezonu, pod koniec, jak już ta kapusta się kończy, to wtedy dezynfekuje takie wiadro i później czeka na kolejne kiszenie. Żeby wam pokazać, jakie to jest proste, zademonstruję jagoda, jak się kisi. Nie, to nie wrzuca się wszystkiego naraz. Połóż sobie z boku, tutaj blisko, żeby nie robić, żeby nie rozsypywać. I wsypujemy warstwę, no możesz sypać, no warstwę tak garścią, ciach. Wsypujemy warstwę kapuchy. Tutaj już część wiaderka już jest zasypana kapustą i ubita. Więc nie wiem nawet, czy to będzie na filmie widać, ale gdzieś powiedzmy, że do połowy jest już wsypane. Dotąd. Tak, wsypujemy razem z włosami jagody czasami. A co tam? Potem na tą warstwę około 3-centymetrową kapuchy nawrzucaj. Na tą warstwę nawet takie duże kawałki ja wsypuję sobie. Bardzo lubię takie kawałki później sobie... Już nie, wystarczy na razie, to będzie na następną warstwę. Bardzo lubię sobie takie kawałki takiej podkiszonej, możesz sobie tu opłukać, podkiszonej kapuchy w takich płatkach lubię sobie przekąsić. Nie wiem, czy wiecie, że jest też taka tradycja, że kisi się całe główki kapusty i później można zrobić sobie na przykład gołąbki z kapusty kiszonej. Jak gadałeś, to podejrzewam, że jak ja puściłam wodę, to się nie było słychać. Było słychać, bo mikrofon tutaj jest jeszcze ze wzmocnieniem, na pewno wszystko słychać. Dobra, nie musisz myć rąk za każdym razem, chodź. No już. No i jak już mamy tą warstwę kapuchy nasypaną do tego pojemnika, w którym będziemy kisić, czy to będzie kamionka, czy plastikowe wiadro, około pół łyżki takiej stołowej soli na taką warstwę rozsypujemy równomiernie, proszę bardzo. Już możesz wsypywać, rozsypywać tak, może nawet szczyptą. Głównie chodzi o to, żeby ta sól wyciągnęła wodę z tych strzępków kapuchy i po prostu szybciej się ukisiła. Jeżeli tego nie zrobimy, nie przesypiemy solą, to ta kapusta i tak się ukisi. Proszę bardzo, ciach. I ładujemy. Ugniatamy, ubijamy. Żeby wetrzeć tą sól w tą poszatkowaną kapuchę, ewentualnie zamoczyć w tej wodzie, która już wyszła z poprzednich warstw. Można by było tak samo na przykład jagodę pozbawić obuwia i skarpetek i nawet takimi brudnymi nogami, żeby ugniatała tą kapuchę, bo jej stopy by się tam śmiało zmieściły. Ja to musiałbym chyba raczej w takiej beczce 50-litrowej co najmniej ugniatać kapuchę. No ale nie zamierzam tego czynić, poza tym chyba aż tak dużo kapusty nam wcale nie jest potrzebne. Mogę ja? Teraz jeszcze? Jagoda to robiła siłowo, ale można to też po prostu robić tak, uważając, żeby się nie rozklapało wszystko dookoła. I tak sobie ubijamy. Ja zawsze robię kapustę solo, to znaczy nie dodaję cebuli, nie dodaję jabłek, nie dodaję marchewki, nie dodaję kminku, ani liścia laurowego, ani nic. Uważam, że taka kapusta jest najlepsza, dlatego że później każdy z tych dodatków, o których mówiłem, możemy sobie dodać. Czy to jak będziemy gotować bigos, czy jak będziemy, jak wy będziecie gotować, jak my będziemy gotować. Albo bigos, albo będziemy używać do surówki, do czegokolwiek. To możemy dodać, a jak już dodamy tak, teraz, to już później się nie da wykorzystać. Albo będzie przekminiona i nie będzie się nadawała do jakiejś surówki, na przykład z marchewką, bo my nie lubimy z kminkiem i z marchewką. A mogłoby się okazać tak, że zostałaby tylko akurat taka kapusta. A tak mamy kapustę ukiszoną solo, ukisi się fajnie. Czasami dodaję jabłek, ale akurat nawet nie mamy w tej chwili, nie? Jabłek. I wtedy ta... Jadłeś ostatnio. Zjadłem jabłka, tak, to co było. Niestety.
ta jabłkowa winność jakby podkreśla smak kiszonej kapusty. Gdzie mam? Nie widzę. A, no nie, to są zabawkowe jabłka. To nie, to takich nie będziemy używać. Ale jabłka. No i generalnie chodzi o to, żeby jak najwięcej tej wody z liści kapusty wycisnąć po to, żeby później ta woda przykrywała, czyli lustro tego soku, który jest odciśnięty z kapusty, żeby przykrywało samą kapuchę, żeby się dobrze ukisiła, żeby nie spleśniała, bo to, co będzie wystawało ponad tą wodę, może się okazać, że się zakazi jakąś pleśnią i po prostu spleśnieje. No i kapucha będzie niedobra. Z tego to już nic nie będzie. Może się zdać. Dlaczego? Że zjesz wszystko. Trzeba było chociaż na surówkę zostawić. Nie no, mamy jeszcze trochę. Parę główek jeszcze nam zostało do zrobienia. Gdyby się zdarzyło, że będziecie robić małą ilość kapusty, na przykład do słoika takiego, tego 0,9, czyli litrowego, no ale one tak naprawdę są 0,9, i okaże się, że kapusta była sucha, to zawsze można dolać odrobinę przegotowanej, wystudzonej wody i dosypać, nie wiem, szczyptę, dwie szczypty cukru. I też się świetnie ukiśni. No i tak ładujemy. Jak już dociśniemy sobie tą kolejną warstwę. Ile wody. I już jest, popatrz, ile, nie? A było tak wysoko. Było dużo, a teraz cały czas wychodzi woda. I ona cały czas będzie wychodziła, nawet mimo tego, czy będziemy cisnąć, czy nie będziemy cisnąć, to ona będzie wychodziła. Jak już naciśniemy, ale męcząca praca, to ładujemy następną warstwę kapuchy, dawaj. I syp. Znowu kolejne 3, nawet do 5 cm, zależy od tego, jakiej grubości jest ta kapucha. Weź przesuń to, żebym mogła. To nic, to później weźmiemy, przesuniemy. Możesz to wszystko, co zostało, tu już wsypać. Rym cym cym. I znowu, gdzieś około pół łyżki stołowej rozsypujemy tą sól. Ta sól i tak cały czas będzie w płynie. Proszę bardzo. I tak ciśniemy, i ciśniemy, i ciśniemy, i ciśniemy, aż wykorzystamy całą kapustę i całą powierzchnię wiadra. Potem jak zacznie fermentować, to ta kapusta będzie chciała się podnosić. Więc przykrywamy to talerzykiem, jakimś ciężarkiem. Kamienia nie używam, ponieważ pierwszym razem, jak robiłem kapuchę, wziąłem taki kamień rzeczny. Mimo tego, że był wygotowany, to i tak no coś się stało z tą kapustą. Nie była niedobra, ale było czuć jakieś takie dziwne posmaki. Dlatego stwierdziłem, kamień rzeczny jest niebezpieczny. Tak, może się zdarzyć, że się czymś zakazi, mimo tego, że będzie wygotowany. Dlatego wyparzam, ja w tej chwili robię to w ten sposób, że wyparzam albo talerzyk o takiej średnicy mniej więcej jak średnica wiadra, ewentualnie jeżeli to w słoiku, to po prostu wkładam mniejszy słoiczek, tak samo jak kisiłem grzyby. A propos kiszonych grzybów, są tutaj. Tak wyglądają. To są kiszone podgrzybki. W kamionce są kiszone opieńki, a kurki zostały przełożone do tego malutkiego słoiczka. Bo się okazało, że po prostu dosyć słabo puszczają sok i no ten sok nie przykryłby w dużym słoiku. Czuję się, jakbym miała maskę. Także jeżeli macie ochotę, to możecie zerknąć tak samo na film, na którym tym razem ja sam kiszę grzyby. To wszystko myjemy, co nam pozostało do zrobienia. Przykrywamy wyparzonym talerzem, ewentualnie jakimś obciążnikiem, tak żeby ten talerz nie wypływał ponad ten sok, a kapusta cały czas była pod tym talerzem. Przykrywamy dekielkiem, zapinamy, zamykamy. W związku z tym, że fermentacja bakteriami mlekowymi jest beztlenowa, to nie jest potrzebny dostęp tam tlenu, więc może sobie być zamknięte. Czasami gaz będzie chciał ujść, więc wtedy będziemy ewentualnie popuszczać. I tak około 3 dni w ciepłym miejscu, a później do zimnego miejsca. No i na całą zimę można sobie narobić kapusty i nawet na wiosnę, prawda? Tak, na wiosnę to będzie. Bardzo dobra rzecz. Za 3 dni około to już będzie świeża, młoda kapusta. Bardzo polecam. Także możecie już śmiało biec, kupić sobie kapuchę, bo u nas już pewnie ta świeża, młoda kapusta kiszona będzie gotowa, zanim wy zaczniecie kisić. Żegnamy się? Żegnamy. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć. Pa.